Disco polo to bardzo intratny biznes, a Zenek Martyniuk jest tego najlepszym dowodem. Każdy chce wiedzieć, ile zarabia największa gwiazda popularnego gatunku. Konto króla disco polo pęka w szwach od posiadanej gotówki. Disco polo to bardzo dobry pomysł na biznes. Nie trzeba mieć wielkiego talentu, żeby móc na tym zarabiać, ale tylko ci, którzy poświęcili mu całe życie i mają piękną barwę głosu, mogą osiągnąć ogromny sukces. Król tej muzyki doskonale wie, jak zarabiać na śpiewaniu. Zenek Martyniuk jest jednym z największych gwiazdorów gatunku. Od lat 90. jest na scenie i nieprzerwanie daje koncerty. Od 2007 roku disco polo znowu gości na ekranach telewizorów, w radioodbiornikach i w internecie. Klipy wielu gwiazd przekraczają zawrotną liczbę odtworzeń. Disco polo to dochodowy biznes. Zenek, jako ikona disco polo, musi zgarniać naprawdę wiele. W roku potrafi dać ponad 300 koncertów. Gra na własnych imprezach, festiwalach, weselach i innych zabawach. Do tego dochodzą takie imprezy jak Sylwester, na którym można naprawdę dużo zarobić. Martyniuka stać na naprawdę wiele. Za jeden koncert bierze przynajmniej 25 tysięcy złotych. Już to w ciągu roku daje minimum 7 milionów złotych. Gwiazdor za utwór Przekorny los zgarnął ponad 600 tysięcy. Złotych. To tyle, ile wart jest samochód, który sprawił swojemu synowi z okazji ślubu. Jego piosenki i płyty z miejsca stają się hitami, więc kwoty, jakie zarabia, są zawrotne. Zenka Martyniuka stać na wszystko, nic więc dziwnego, że stać go było na wesele syna, które kosztować miało ponad 1 000 000 złotych. Trzeba jednak przyznać, że król disco polo nie jest rozrzutny. Na piękny dom i porządny samochód, ale nie obnosi się ze swoim bogactwem i żyje całkiem skromnie. Od czasu do czasu pojedzie na wakacje, ale lubi spędzać czas ze swoją żoną w domu. Zenek Martyniuk dzieli się również swoim majątkiem. W miarę możliwości stara się innym pomagać i przekazuje pieniądze na cele charytatywne. O tym bardzo pięknym geście króla disco polo mówił osobiście w wywiadzie. Często staram się pomagać, jak jest tylko taka możliwość. Ostatnio występowałem w programie TVP2 Pytanie na śniadanie i przeznaczyłem cały dochód z mojego kalendarza na cele charytatywne. Całą akcję nazwaliśmy Zakochani w pomaganiu. Często też gram koncerty charytatywne, powiedział Zenek Martyniuk. Jeżeli też byście chcieli tak zarabiać,
to nic wam nie stoi na przeszkodzie. Musicie mieć tylko trochę talentu i charakterystyczny głos, a również możecie zarobić tak dużo pieniędzy, jak Martyniuk. Wtedy wasz portfel również będzie pękał w szpach.